Poranne rzeki. Liść miłożębu przypomina serce. Delikatne rozcięcie górnej krawędzi łączy się w pełny kształt i zamyka zgrabnym ogonkiem na dole. Niektórzy widzą w nim wachlarz albo rybią płetwę, ale ja widzę serce. Miłożąb z mnóstwem maleńkich serc. A Jagoda miała serce jedno. I to serce pękło. Lekarz powiedział, że nie widział jeszcze czegoś takiego. Lata w toksycznym związku, poronienia, uzależnienia nadmiernie je obciążyły. Nienaturalnie urosło, przepływ krwi nie był możliwy i serce Jagody rozpadło się. A teraz znikają płuca mamy. Mama jest młodszą siostrą Jagody. Żeby ratować mamę, w czerwcu lekarze zdecydowali się przeprowadzić zabieg. Jutro około 11 będę miała operację. Wstawią mi urządzenie, przez które chemia będzie płynąć. Napisała 15 czerwca. Dzisiaj miałam badanie serca i nie mam teraz siły na nic. Wkłucie centralne zrobiono dzień później. Miało ułatwić dostęp do układu krwionośnego i podawanie leków. U mnie wszystko dobrze, Madziu. Wysłała wiadomość po operacji. Ale ciało mamy zaczęło słabnąć. Zmiany objęły też kości. Przewieziono ją do szpitalnego hospicjum. Tamtego ranka przyjeżdżam do Berlina po raz kolejny. W mieszkaniu mamy od kilku tygodni na stoliku przy łóżku leżą te same rzeczy. Tak jak je zostawiła. Kilka książek z drzazgą na wierzchu, zielony koszyk, różowy kwarc w glinianym naczyniu i maleńka kula ziemska, która potoczyła się tak, że wygląda jakby na stolik ocean atlantycki się wylewał. Na szafce obok leków leży napisany na kartce przepis na naleśniki. Znam to pismo. To pierwsze pismo, które czytałam, któremu tak uważnie się przyglądałam. Na komodzie kalendarz z datą 15 października i choć dziś jest 22 lipca, tu czas się zatrzymał. Z mieszkania przy Wilhelmshavenerstrasse do hospicjum przy Turmstrasse 21 idzie się około 15 minut. Wybieram drogę przy Kleiner Tiergarten. Mijam park. Skręcam z głównej ulicy w lewo i wchodzę na teren, na którym mieści się oprócz szpitala kilka berlińskich urzędów. Pierwszy raz trafiłam tu w 2016 roku. Wtedy tę przestrzeń zajmował tymczasowy obóz dla uchodźców. Teraz przechodzę wzdłuż budynków, mijam ogród przy domu starców i wchodzę do szpitala. Jeszcze kilka korytarzy, przejść, schody i staję przed kolorowymi drzwiami. To miła odmiana w tym budynku. Naciskam dzwonek i wyjmuję wynik testu. Kiedy otworzy pielęgniarka, przywita mnie wiszący za nią wielki napis Carpe Diem. Zarządzający tym miejscem mają poczucie humoru. Po prawej stronie korytarza jest pokój mamy, numer 144. Wszechświat też ma poczucie humoru. Kiedy wchodzę, ma zamknięte oczy. Usłyszała, nie spała. Otwiera je, dostrzega mnie, uśmiecha się. Najtrudniejszy jest ból. Świadomość, że ją boli, jest trudna. I najgorsza jest bezradność, kiedy nie mogę z tym nic zrobić. Pyta o spacer. Przerabiałyśmy to już. Ból ciała nie pozwala jej nawet na swobodny ruch w łóżku, a co dopiero spacer. Żeby przenieść się z łóżka na wózek, potrzeba dwóch, a najlepiej trzech dorosłych osób. Ale jest taka dumna, że ma nowoczesny fotel. No i chce zapalić, wiem to. Dlatego chce jechać do ogrodu. Mogę zadawać ci trudne pytania? Pytam kilka miesięcy wcześniej. Trudne? To się uduszę za moment, odpowiada z uśmiechem. Śmiejemy się obie. A o co chcesz mnie pytać? Ciekawi się. O uzależnienia. Uzależnienie, palenie. Ja to chyba na łożu śmierci poproszę o papierosa, o nic więcej. No dobrze. Idziemy do ogrodu. Przyciska nerwowo aparat dawkujący morfinę. Jest taka malutka. Umysł szuka filmowych podpowiedzi, jak w ciekawym przypadku Benjamina Batona. Podobna jest do swojej mamy, mojej babci, ale przez brak włosów i maleńkie ciało przypomina niemowlę jednocześnie. Tego dnia będziemy ogrzewać twarze w słońcu. Zapytam, czy mogę zrobić jej zdjęcie. Odsunę się, żeby znaleźć kadr i wtedy zobaczę, że za mamą stoi przepiękne, duże drzewo. Miłożąb roztoczył nad nią swe ramiona. Dopiero teraz widzę, jak jest wysoki. Ginkgo biloba.
jeden z najstarszych gatunków świata. Długowieczne drzewo. Robią im zdjęcia. Mama uśmiecha się na nich. To będą jedne z ostatnich jej zdjęć. Kiedy będziemy wychodziły z ogrodu, podniosę z ziemi miłożębowe serce. Wieczorem będę jechać do siebie. Jeszcze zanim przekroczę granicę, poczuję, że coś złego dzieje się z rzeką. Kilka tygodni później będzie już bardzo głośno o jej zatruciu. Wrócę tu w maju następnego roku. Podczas marszu dla Odry tak wybiorę trasę, by dojść do mostu i przejść na drugi brzeg. Pierwszy raz od pożegnania z mamą. Moja mama miała dwie siostry. Oprócz Jagody była jeszcze Halina, najstarsza spośród nich. Zmarła podczas pisania tego tekstu. Wszystkie one są dla mnie rannymi rzekami. Pierwszego dnia tego roku pojechałam nad Odrę w okolice mostu w Kłopocie, który miałam podczas marszu dla Odry, żeby przy rzece mogła opowiedzieć się baśni. Znalazłam tam jedną z kości tej opowieści lub nici, jeśli tak wolisz to zwać. Baśń kończy się, ale jednocześnie wciąż trwa. Ona, tak jak nasze sny czy usłyszane w przepływach opowieści, mogą być wskazówką w podróży. Jeśli chcesz, sprawdź. Na dalekiej mroźnej północy zerwał się wiatr. Pierwsze, co zobaczyła Sisun, kiedy otworzyła oczy, przypominało omszałą gałąź. Ale gałąź przedziwnie poruszała się. Spojrzenie wyostrzyło się i Sisun rozpoznała rogi renifera. Stało przed nią duże zwierzę. Głowę zniżyło ku niej i wielkim okiem wpatrywało się w dziewczynę. Przypomniała sobie, że kiedy siadała przy ogniu, była bardzo zmęczona. Musiała zasnąć. Wędrowała kolejny dzień. Od śmierci mamy nie potrafiła znaleźć sobie miejsca w plemieniu. Przejmująca tęsknota kazała szukać wytchnienia z dala od ludzi. Od wielu miesięcy słyszała uparcie powracający głos. Wzywamy cię. Sisun bała się, że z żalu traci rozum, a choroby umysłu bała się najbardziej. To na nią zachorował jej tata. Miała przy sobie podczas podróży otrzymaną od niego w dzieciństwie piorunową strzałkę. Wierzono, że to piorun, który uderzył o brzeg jeziora podczas ogromnej burzy, kiedy Sisun miała 3 lata. Tamtego dnia wielkie, ciemne chmury zasłoniły niebo, a głośne grzmoty wywoływały strach nie tylko dzieci i zwierząt. Jedynie Sisun spokojnie leżała w łóżeczku. A kiedy rano ojciec znalazł na brzegu piorunowy kamień, od razu wiedział, do kogo należy. Amulet miał chronić Sisun i przypominać o pochodzeniu z krainy północnych jezior. Jeszcze w dzieciństwie usłyszała od mamy o ognistym ptaku, który wezwany przychodzi na pomoc piorunowym dzieciom. W najtrudniejszej chwili, kiedy poczujesz, że życie odchodzi, weź ten kamień i idź na spotkanie z ognistym ptakiem. Podzieli się z tobą ogniem i życiową mocą. Tak wypełnisz zadanie. Słyszała nieraz, jak Eja Obokun, rybak, który kilka razy w roku wybierał się, by łowić na wielkim, zamarzniętym jeziorze, opowiadał o wędrowcach podróżujących jeszcze dalej na północ, a właściwie od jeziora na północny zachód. Wszyscy oni mówili o wezwaniu. Nie widział jednak, żeby wracali. A przynajmniej Eja Obokun po raz drugi nikogo takiego samego nie spotkał. Opowiadał, że idą oni do miejsca, gdzie mieszka plemię Zorzy. I tam opowiadająca historię czarodziejka potrafi mądrze wezwanym doradzić. I czasem, kiedy ma się szczęście, zjawiają się ogniste zwierzęta. Wielkie na całe niebo i inne kolorowe istoty.
i spirale, i wrota, i bramy, i całe plemię świętuje pojawienie się kolorów na niebie. Teraz też wśród świstu wiatru słyszała, jak ktoś wykrzykuje jej imię. Sison, Sison, wzywamy Cię. Nie mogła dłużej ignorować tego głosu. Podróżowała przez 3 kolejne dni. Prowadziły ją smutek, gniew i ciekawość, tak jak słońce, księżyc i gwiazdy na nocnym niebie. Powietrze było mroźne, a na powierzchni śniegu drgały maleńkie srebrzyste drobinki. Skrzypiało, trzaskało, a do nosa za każdym wdechem wpadała garść ostrych igiełek. I tak dotarła do skutego lodem jeziora. Zsiadła z renifera. Roztaczała się przed nią ogromna, biała, pusta przestrzeń. Jak mam ją przebyć? Wykrzyczała zrozpaczona. Jeśli mam wypełnić swe zadanie, poprowadź, mamo. Nie proszę dla siebie. I wtedy poczuła zimny nos na policzku, jakby pocałunek. Przywarła do głowy ukochanego zwierzęcia, a za renem zobaczyła 2 lisy. Jeden złoty i drugi srebrny, a na tym srebrnym piękną panią przyglądającą się jej z zaciekawieniem. Kim jesteście? Zwij mnie podniebną tancerką, a to jest Kinko słoneczny i Ginko księżycowy, moi wierni opiekunowie. Pomożemy ci, bo nie prosiłaś o pomoc dla siebie. Ta przestrzeń jest jak twój umysł. On też może być tak spokojny. Teraz patrzysz, ale nie widzisz. Słuchasz, ale nie słyszysz. Dotykasz, ale nie czujesz. Nie wszystko, co się przejawia, uznawaj za rzeczywiste. Dopiero kiedy uspokoisz umysł, zdaj się na zmysły. Stała wpatrzona w bezkres lodowej krainy i wtedy usłyszała rytm pod lodem. Słyszysz? To rytm wszechświata. Bicie twojego serca może pulsować z naturą świata. Uspokój umysł. Zdaj się na zmysły. Sisun zaczęła czuć. Usłyszała rytm w sobie. A każdy, kto to poczuje, wie, że to czas, by ruszyć w drogę. Pożegnała się z renem i na złotym lisie ruszyła wraz z podniebną tancerką w kierunku północnego zachodu. Kiedy dotarli, plemię zorzy przygotowywało się do święta i usiadła przy ogniu z czarodziejką, a bęben przypominał. Z ciemności wyłoniły się barwne kształty. Czekała na to. Przebyła ciężką, długą podróż i miała szczęście. Zobaczyła piękne wizerunki. Barwy stawały się coraz ostrzejsze i Sisun rozpoznała, że to część wezwania. A zorza była do podziwiania. Nie mogła dotknąć barwnych postaci, a ognisty ptak okazał się tylko kształtem na niebie. Poczuła zawód. Cała droga na nic. Ogień palił się, rzucał blask na śnieg. Ciepło rozluźniało ciało. Zasnęła. Kiedy przebudziła się, zobaczyła wpatrzoną w siebie czarodziejkę. Nie znalazłaś tego, czego szukasz i u mnie nie znajdziesz. Choć podpowiem, że jest to tu. Szukaj źródła rzeki. Sisun nie rozumiała. Nie trzeba wszystkiego rozumieć, czarodziejka dopowiedziała. Czeka cię najtrudniejsze zadanie. Jeśli chcesz spotkać się z ognistym ptakiem, pożegnaj tę, którą się stałaś, by przetrwać wyprawę. Stworzyłaś ją, by tu dotrzeć, ale nie możesz jej zabrać z powrotem. Niech stanie się na naszym niebie kolorowym ptakiem. I Sisun zrozumiała, dlaczego Eja Obokun nie spotkał więcej tych, którzy go mijali. Jak mam pożegnać? Zapytała. I wtedy Sisun wydało się, że przez chwilę zamiast czarodziejki widzi staruchę,
której oczy pokryły się bielmem, a na jej ramieniu siada trójoka wrona. I wiedźma podaje jej w odpowiedzi kawałek kartki. Sisun chce odczytać wskazówkę, ale nie widzi. Została sama. Wracała na południe. Czuła, że zostawia za sobą to, co do tej pory znała. I wciąż słyszała powtarzane raz po raz. Wzywamy cię. I tak zmęczona, siódmego dnia podróży dotarła nad rzekę. Spotkała go na brzegu. Długo wędrowałaś. Kim jesteś? Nie wiem, szczerze odpowiedziała. Przyjrzał się jej. Siostrą moją. Uśmiechnął się. Jej ciało drżeć zaczęło. Dostrzegł to. Zauważ to drżenie. Ono cię dalej poprowadzi. Idź z rzeką, szukaj mostu i przejdź na drugi brzeg. I wtedy powtórzył słowa czarodziejki. Znajdź źródło, tam zmierzaj, tam otrzymasz odpowiedzi. I pamiętaj, zawsze masz wybór. Należysz do siebie. Uśmiechnął się znowu. No idź, dobrego przejścia. Pomoże ci wiatr i światło. I poszła przed siebie, a rzeka zabierała powoli tę, którą była wcześniej. To, kim była, kim chciała być, kim oczekiwała, że będzie. To, jak chciałaby widzieli ją inni. Przeszłość, imiona, dom, bliskich. Doszła do miejsca, w którym kończyła się droga. Trzeba było przejść na drugi brzeg. Ale most, który tu był, okazał się przerwany. Postanowiła odpocząć, zanim znajdzie rozwiązanie. Kiedy obudziła się, poranne mgły unosiły się nad światem. Bardzo niebieskie niebo postanowiło przyjrzeć się rzece. Wiatr tańczył lekko ze światłem nad powierzchnią wody. Sisun poczuła, że nie pasuje już do starego świata. Ale nowo poznawany też nie był jej. Delikatne drżenie wewnątrz ciała upewniało ją obecności, a zatem jest. Czy jednak znajdzie w sobie siłę, by stwarzać swój świat? Czy spotka podobnych sobie? Może już do końca będzie przemierzać bezdroża i samotnie poruszać się swoją ścieżką. I wtedy zapragnęła wejść do rzeki. Już nie czekać, aż dojdzie do jej źródła. Wsunęła stopę w chłodną wodę, potem drugą. Weszła głębiej. Powoli, z zanufaniem, zanurzyła się w jej nur. Zamknęła oczy. Każda część jej ciała zdawała się poddawać wodzie. I stała się rzeką. Czystą i żywą. Płynęła teraz wolna, połyskując w promieniach słońca. Wpływała w cień korzeni, to znów wypływała w otwartą przestrzeń łąk. Ulegała wiatrowi, a kiedy burza, deszcz lub śnieg chciały ją dotknąć, ona poruszała się wartko albo wolno, cofała i przyspieszała, dawała schronienie żywym stworzeniom, niosła piasek i kamienie, ocierała się o dziki brzeg. Wiła się, tańczyła, rozlewała, opływała głazy, mijała uroczyska, pola i lasy, przyjmowała siebie taką, jaka jest, a była wodą, pamięcią, poruszeniem. I wtedy Sisun poczuła, jak coś się odradza. Otworzyła oczy, spojrzała, że ma ciało, zrobiła delikatny ruch ręką i ujrzała wielkie, czerwone